Moksial, czyli Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ma już 15 lat. Instytucja działa na rzecz mieszkańców Szklarskiej Poręby, wzmacniając lokalną społeczność. 15 lat minęło nam jak jedna chwilka, choć przyznam, że przez ten okres zorganizowaliśmy nie setki, ale tysiące wydarzeń bardzo różnych, od takich malutkich po bardzo wielkie i osiągnęliśmy bardzo wysoki pułap umiejętności organizacyjnych. Zespół też się bardzo rozwinął. To są zupełnie inni ludzie niż ci przed 15 laty. W zespole jest całkiem sporo tych, którzy pracowali tu od początku, ale ta ilość doświadczeń, ogromna ilość szkoleń, przyglądanie się temu, co się dzieje w kulturze, owocuje tym, iż naprawdę mamy do zaoferowania szereg bardzo różnorodnych na wysokim poziomie wydarzeń. Ośrodek Kultury prowadzi wiele różnorodnych działań, w tym również zajęcia warsztatowe. Oferta jest dosyć szeroka, jeżeli chodzi o warsztaty stałe, zajęcia popołudniowe skierowane do różnych grup wiekowych, to w tej chwili mamy warsztaty plastyczne, warsztaty wokalne. Dajemy również możliwość nauki gry na instrumencie, jest to gitara i pianino. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się u nas zajęcia ruchowe, także mamy kilka jóg, mamy fitness, w tej chwili również będziemy prowadzić tańce dla dzieci. Będzie to taniec afrykański, taki połączony z rytmiką, także no, myślę, że tutaj też pewna dowolność na tych zajęciach, także zapraszamy osoby, które czują dryk do tańca. Znajdziemy tam zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych po seniorów. Przede wszystkim dla mnie to jest odskocznia od takiego życia codziennego, od pracy. Tutaj się spotykamy w godzinach popołudniowych i do wieczora rozmawiamy sobie o tych projektach, podpatrujemy różne inne prace różnych uczestników i rozmawiamy. To jest takie trochę wyczyszczenie umysłu po codziennym dniu pracy, ale też taka radość, że coś nowego możemy stworzyć i jest to bardzo dostępne, że nie trzeba być artystą, nie trzeba skończyć różnych szkół czy Akademii Sztuk Pięknych, tylko tutaj jako amatorzy możemy się w pełni realizować i mieć też swoje wystawy. Oprócz stałej oferty organizujemy również warsztaty okolicznościowe związane z różnymi świętami. My już myślimy na dzień dzisiejszy o Bożym Narodzeniu, przygotowujemy ofertę. Także oprócz tych stałych zajęć również inne wydarzenia towarzyszące, w tym również warsztaty. No i zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka i strony internetowej, ponieważ tam pojawia się informacja na bieżąco. Przy ośrodku działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, dyskusyjny klub filmowy oraz młodzieżowy. Postanowiliśmy sobie tutaj w Ośrodku Kultury, że będziemy działać, mimo że jesteśmy w miasteczku turystycznym, na rzecz mieszkańca, po to, żeby ten mieszkaniec integrował się poprzez wydarzenia kulturalne, po to, żebyśmy go wzmacniali, bo silna lokalna społeczność zadba o to, jak dobrze żyć w Szklarskiej Porębie, zadba o markę Szklarskiej Poręby i sprawi, że do nas będą przyjeżdżali turyści. A turyści stanowią o sukcesie ekonomicznym naszego miasta, więc nasza misja jest dosyć mocno związana z turystyką, ale przede wszystkim nasze wydarzenia skierowane są do mieszkańców. Dla Echo24 Anna Stańczak.